Co to jest, Orebus? O co tutaj chodzi? Co to jest w ogóle? Wow, jakaś nowa ruda. What the fuck? Co to jest? Witam! Z tej strony MWK, słuchajcie, jesteśmy w kolejnym filmie na moim kanale. Jak możecie zobaczyć po tytule, pokażę wam dzisiaj modyfikację, która pozwala na to, że nasze wszystkie rudy ożyją. Tak, słuchajcie, wszystkie rudy w Minecrafcie zaczną żyć swoim życiem, ale na początku chciałbym wam mega, ale to bardzo mega podziękować za wszystkie łapeczki, wszystkie wyświetlenia pod filmami z modyfikacji, bo widzę, że bardzo wam się to podoba, co mnie bardzo cieszy, więc jeżeli chcieliście więcej, to zostaw w tym momencie łapeczkę w górę. Jeżeli byłoby 6000 łapek, to myślę, że raz w tygodniu taki odcineczek z modyfikacji by się ujarzmił, więc łapkujcie i nie piszcie, że żule, ponieważ to jest taka forma wymiany. Wydajcie łapkę, ja daję wam film za tydzień, rozumiesz? Mam nadzieję, że tak. Rozumiesz? Na pewno, kurdi? Napisz, co o tym sądzisz w ogóle, taka forma wymiany. Słuchajcie, w dzisiejszym filmie przedstawię wam bardzo, ale to bardzo fajną modyfikację, bardzo ciekawą ogólnie, która nie dodaje za dużo rzeczy w sumie. Nie dodaje za dużo rzeczy, lecz pokażę wam pierw, jak to wszystko działa. Wezmę sobie tutaj wszystkie rudy, jakie tylko są w Minecrafcie. Okej, za te wszystkie rudy dostajemy jakieś tam expo. Okej, słuchajcie, wziąłem wszystkie rudy, jakie tylko mam, jakie tylko są w Minecrafcie, tak, słuchajcie. Wystarczy, że to tak położę, to będzie wszystko jasne, a zrobimy tak, słuchajcie, że będzie od najlepszych do najgorszych, będzie najlepiej, tak mi się wydaje. Dobra, hop, i tu będą diamenty, a to damy, kwarc damy tutaj, słuchajcie, tak. Jak widzicie, te rudy wyglądają naprawdę niewinnie. Ja sobie wezmę tutaj kill off. Znaczy, pierw to może się uzbroimy się enchant. Zrobimy sobie jakieś itemki, bo to naprawdę nie jest takie kolorowe, jak wam się wydaje. Albo nie. Wezmę sobie po prostu ten mieczyk. Ten mieczyk, słuchajcie, to jest taka zagwozdka. Niby ma 4 damage'u i ma większy attack speed, ale wszystkie te rudy lepiej zabija i szybciej niż diamentowy miecz. A patrzcie, jaka to jest różnica. To jest naprawdę duża różnica. To jest aż o 3 damage'u. No nie wiem, co o tym sądzić. Ciekawe, czy możemy ten miecz... O, możemy. O, no to super, dobra. Słuchajcie, wezmę sobie jeszcze kill-offek. Gdzie tu są kill-offy? Tu są kill-offy. Wyłączę sobie game moda i zaraz wam przedstawię, o co chodzi, i zaraz wam też powiem, o co z tym chodzi, bo jak widzicie, jest tu jakiś boss, jak mogliście zobaczyć na miniaturce w sumie. Ale dobra, zaczynajmy od pierwszej rudy. Kopiemy sobie, słuchajcie, quartz. Kopiemy sobie quartz i tu nagle, oh my gosh, oh my gosh, quartz ożył. O nie, o nie, oła, nie bij mnie, quartz, uspokój się. No, spokój się, quartz. Jak widzieliście, to właśnie dodaje ta modyfikacja. Ale to nie do końca jeszcze to, bo zaraz do reszty przejdziemy, ale pierw sobie wykopiemy. Wydupiaj! O kurze, o dobra. Jak widzicie, tak jak mówiłem, z tego miecza wszystko bierzemy na hita. To jest też bardzo ciekawe. I to jest trochę wkurzające, bo to jest chyba co druga ruda tak się właśnie respi. I pewnie zaraz zginiemy, znając mnie. Ale nie, ale oby nie. Trzymaj kciuki, napisz MWK, na pewno nie zginiesz. Na pewno, nie możesz, kurde, nie możesz. O, tutaj coś tu. Wow, dobra, okej. I ta modyfikacja właśnie na tym polega. Lecz jak mogliście zobaczyć po miniaturce, był tam jakiś golem, jakiś takie coś podobnego, nie wiadomo do czego w sumie. I takie dziwne to było, nie? Takie dziwne to było. O, ups, kurde, nie pokażę wam chyba z diamentów. No dobra, nieważne, ale wiecie, o co chodzi. Rudy po prostu zapierdzielają i próbują was zabić. Teraz na ekranie, słuchajcie, pojawia wam się crafting, jak zrobić sobie właśnie to coś. To coś to jest takie jajko spawnujące wielkiego, kurde, golema, który wygląda jak wygląda. Można go spotkać też, słuchajcie, w zwykłym Minecrafcie, jakby się respił. Wow, i teraz sobie z nim zawalczymy. Oh my, kurde, fucking god. Oh no, wow, ale widzicie, ten mieczyk o wiele lepiej se radzi, niż radziłby sobie, słuchajcie, diamentowy. Ja wam to przedstawię i wezmę sobie przy okazji zbrojkę, bo może być ciężko go pokonać. Może być ciężko go pokonać, bo tak jak wam mówiłem, jest dosyć mocny. Okej, game od zero. Wow, dobra, patrzcie jak leci pasek na górze, jak go walę, jak go uderzam, że tak powiem, diamentowym mieczem. A jak go uderzę z tego, patrzcie, to w oczach znika. Wow, nie, dobra, spoko...
Widzicie? Patrzcie. Przyuważcie się dokładnie, co on zrobił! Co on zrobił? Game Mode 1! Dobra! Wow, patrzcie, co on zrobił. Wypuścił swoje bloki, żeby nas atakowały. Rozumiecie to? Rozumiecie to? O Jezu, ale zbugowało. Rozumiecie to? To naprawdę jest bestia. A co z tego wypada, zaraz wam powiem. Ale spróbujemy go sobie pokonać, bo chciałbym go pokonać. Naprawdę, chciałbym go pokonać. Ale sobie pierw tutaj zrobimy enchant. Enchant sobie jakiś zrobimy. O Jezu święty, rzeczywiście. Nie no, super. Nie no, super MWK, zrobiłeś sobie itemki. Naprawdę wow dla ciebie, nie? Mogliśmy zrobić to w kowadle, ale myślę, że teraz damy radę. Jeszcze wezmę złote jabłka. Okej. Wezmę te jabłuszka i te. I czekajcie, pierw sobie odlecimy. Robi się noc, więc robię dzień i zaraz... Okej, słuchajcie, możemy przystąpić do bitwy, kurde, z rudami. Okej, ale chyba ten mieczyk będzie lepszy, bo to bierze, tak jak mówiłem, na hita. Okej. To będziemy się pozbywać właśnie tych, kurde, dookoła wszystkich ród. Boże, dlaczego to się tak zbugowało? Gdzie jest w ogóle ten ziomeczek? Gdzie się on uciekł? Gdzie ty uciekłeś, stary? Ej, czemu ty uciekłeś w ogóle? Boisz się? Wow, spokojnie, my friend. Spokojnie, co się rzuca? Na wszystkich przyjdzie czas. Nie, ale się zastanawiam, słuchajcie, gdzie on sobie polasł. On gdzieś się ukrył. On się gdzieś na pewno ukrył. Musimy go znaleźć, czekajcie. Game od jedy. Gdzie on uciekł? No próbuj se mnie zapis, lapis dla żuli, kurde, nie zabijesz mnie. Ej, gdzie on uciekł? Jak to możliwe, że on się tak... Dobra, może po prostu zespawnujmy drugiego, what the fuck, nie wiem czemu tak się stało, nie mam pojęcia. Ale zespawnujemy sobie drugiego i teraz z nim zawalczymy. Naprawdę fajna modyfikacja, możecie napisać i możecie pisać, słuchajcie, w komentarzach jakieś swoje propozycje właśnie na modyfikacje w Minecraft, nie wiem, jakieś nowe, stare, wszystkie mogę przedstawić. Wow, jak widzicie, teraz ma furię, ma taką jakby, nie wiem, aurę zieloną. Zabijemy go, tym mieczem łatwiej się to wszystko ro... Wow, typie, spokojnie, co się tak, kurde, zrobił się aż czerwony. Okej, słuchajcie, patrzcie, jak zrobił się czerwony, o co chodzi, on umiera czy co? Wow, patrzcie, co się stało, co my tu... O, nie, tutaj pozostałości nie mogą zostać. Idź sobie, kurde, ty też sobie idź. O, pięknie, dobra, patrzcie, co się tu stało. Dobra, ale nieważne, to, co się tutaj właśnie stało dookoła nas, ale patrzcie, co ten boss zostawił. Zniszczymy tego kaktusa, żeby on nam nie zepsuł lotu, bo słuchajcie, dostajemy właśnie taką nagrodę, dostajemy puchar złoty i jak w niego walniemy, patrzcie, co dostajemy. Dostajemy itemeczki, kurde, 14 diamentów, tylko nie patrzcie na to, bo ja wcześniej trochę wykopałem. Po prostu dostajecie po trochę z każdej rudy i no i tyle w sumie, no i tyle, to jest cała ta modyfikacja. Myślę, że wam się podobało, jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, napiszcie mi, jaką byście chcieli modyfikację, jako kolejną. Możecie też zagłosować w ankiecie, ponieważ w ankiecie umieszczę z 2-3 jakieś tytuły modyfikacji i będziecie mogli zagłosować, więc ja byłem MySuperMWK, mam nadzieję, że wam się spodobało, 6000 łapek w górę i równo za tydzień widzimy się z kolejną modyfikacją, więc mam nadzieję, że zostawisz i że ten odcinek ci się podobał. Trzymaj się, yo!